Yoga po godzinach. Oddychamy. Taki jest tytuł piątego odcinka podcastu, podczas którego będziemy rozmawiali o oddechu z Małgorzatą Błońską. I Robertem Konowalikiem. Która na temat oddychania wie wszystko, a nawet praktykuje. <laughs> nie, nie wiem wszystkiego, aczkolwiek staram się praktykować. Ja też praktykuję. Ty też praktykujesz, nie da się nie praktykować. No, no, wiem, właśnie każdy praktykuje, ale niektórym to wychodzi lepiej, innym gorzej. Natomiast mało kto ma jakąś wiedzę teoretyczną na temat oddychania. Nie, no bardzo dużo ludzi, coraz więcej. Jest to bardzo modny temat, na szczęście i coraz modniejszy. No, ja nic nie wiem, ale ja nie jestem modny. Chciałbym Państwu opisać to, w czym jestem dzisiaj ubrany, ale lepiej tego nie będę robił. No, może, może rzeczywiście. A więc oddech. Tak jest. Czym jest oddech, jeśli rozmawiamy w dalszym ciągu o jodze, chyba że przenieśliśmy się zupełnie w inny temat i nie będziemy o nim rozmawiać? Będziemy, będziemy. Czym jest oddech? No, to zależy z filozoficznego punktu widzenia, z duchowego czy z anatomicznego. No, to po kolei. Dobrze. No więc można by powiedzieć, że jodze, czy też różnym filozofiom wschodnim, ta dyskusja o oddechu. Towarzyszyła w zasadzie od czasów starożytnych. Spotykamy się z rozważaniami filozoficznymi na temat oddechu, zarówno w jodze, jak i w taoizmie, w buddyzmie, w tantrze, o której również rozmawialiśmy. Aczkolwiek na zachodzie ten fenomen wydaje się być no, takim tworem bardziej nowożytnym. I w zasadzie dopiero w XVII wieku pan, który się nazywał John Mayo, pisał o tym, że płuca są we wnęce tak świętej i skrytej, jakby natura chciała skryć sekrety oddychania. No to mówisz o tym, że bardzo późno my się tym zainteresowaliśmy, uh -huh. a ja to jeszcze później nawet niż ten siódmy, XVII wiek, przepraszam. Ale czy chcesz przez to powiedzieć, że oddechem zajmował się nasz przyjaciel? Patanjali? Na oczywiście, Albo, oczywiście. Nie daj Panie Boże ktoś wcześniej przed nim? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Oddech w sutrach Patanjalego jest bardzo ważny. Jest to czwarty szczebel drabinki, o której rozmawialiśmy. Być może zauważyłeś, że idziemy troszeczkę chronologicznie. Pierwszy, drugi jamy i nie jamy, asany, na Asany poświęciliśmy aż dwa odcinki i teraz mamy oddech. Ale może, żeby Państwa nie zanudzać tak bardzo tym patanżalim, to dzisiaj o nim będzie mało. Co ty na to? No dobrze, bo y, się rozbestwił chłopak trochę. <laughs> Tak, no więc generalnie Patanjali w swoich sutrach pisze o pranayamie, jako czymś, co miałoby być zarówno kontrolą oddechu, jak i ekspansją oddechu, która przygotowuje nas na to, co jest po tym, jak już jesteśmy w stanie, że tak powiem, okiełznać nasz oddech. Czyli oddech jest kolejnym szczeblem naszej drabinki, która ostatecznie prowadzi nas do stanu samadhi. Po nim występuje coś takiego jak pratyahara jest to kontrola zmysłów, a w zasadzie takie przeniesienie naszych wrażeń zmysłowych do wewnątrz, czyli nie czujemy tych zmysłów z zewnątrz, tylko wewnątrz. Skupiamy się na tym, co jest w środku z nas, w nas. Kolejnym szczeblem drabinki jest harana, jako koncentracja. Po niej występuje dhyana jako medytacja, a na końcu już ostatni szczebel, czyli samadhi. Więc widzimy, że pranayama, czyli można by tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, że pewne techniki oddechowe, ale też i ekspansja oddechu jest w połowie drogi. Dla Patanjalego zatrzymanie ruchu umysłu w trakcie oddechu w pozycji wygodnej i stabilnej zbliża nas do medytacji, co jest tym ostatecznym celem w naszej praktyce jogi. No dobrze, ale powiedziałeś, że nim się nie chcesz zajmować tak za bardzo dzisiaj bo już dużo jego było, mam wrażenie. Nie, nie chciałabym też Państwa przesycić patanżalim. Masz na myśli kogoś w zamian? Bo wiesz, tu jest konkurencja, jak <grym> jest gdyby duża, jest wyśrubowany duża. poziom już jest, żebyśmy tutaj kogoś gorszego <grym> nie wybrali sobie. No nie, ja tak troszeczkę świadomie bardziej chciałabym się zbliżyć do tego, jak Chińczycy postrzegają oddech. No przyznam się szczerze, że ze względów osobistych. Ale zanim do tego przejdziemy, to może jeszcze tylko o jednym tekście, który też omawialiśmy, kiedy mówiliśmy o asanach, czyli Hatha Pradipika. To był ten tekst z XV wieku, i w nim jest taki cytat o tym, jak należy nauczyć się kontrolować pranę. Prana. To jest ta energia w zasadzie, która również towarzyszy oddechowi. W wiodze to jest nie tylko energia oddechu, ale taka pełna energia tego, jakby taka energia, która dodaje nam jako ludziom żywotności, ale również coś, co ożywia cały świat wokół nas i wszechświat. Więc Hata Pradipika mówi o tym, że tak jak lwy, słonie i tygrysy stopniowo ulegają władzy, tak również pranę, czyli tą energię, można kontrolować przez praktykę, w przeciwnym razie praktykujący ulega zniszczeniu. Czyli w tym tekście w zasadzie mówi się o tym, że jeżeli byśmy nie kontrolowali tego, jak oddychamy, to niszczejemy. Niszczejemy, aż tak. Aż tak. Powiało grozą trochę. Mhm, no, ale z drugiej strony pomyśl sobie o tym, co by się wydarzyło, jakbyśmy rzeczywiście przestali oddychać. No tak, ale to tak trudno sobie powiedzieć: przestań oddychać i mhm. nie oddychać. Chińczycy mają takie konkurencyjne powiedzenie yy, konkurencyjne dla Rzymian wszystkie drogi prowadzą do płuc. Już o konkurencji wspomnieliśmy w innym kontekście. O co cho chodzi w tym, że wszystkie drogi prowadzą do płuc? Że o tyle o ile jesteśmy w stanie odnaleźć tą ścieżkę naszego oddechu w tym, jak żyjemy na co dzień, to tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, żeby tą ścieżką podążać. Oddech w, w każdej filozofii chińskiej, ale również i w chińskiej jodze, która też występuje. To jest oczywiście temat na osobny odcinek, czyli chińskie rodzaje jogi, więc w tej chińskiej jodze. Ten oddech w zasadzie doprowadza nas do czegoś, o czym moglibyśmy mówić jako otwarcie wrót. Jest nawet taki rodzaj chińskiej jogi i ona się nazywa kaimen, czyli joga otwartych wrót. I w tej filozofii mówi się o tym, że jesteśmy w stanie wytrwać bez jedzenia, bez wody, ale nie jesteśmy w stanie wytrwać bez oddechu. I dlatego też w tym stylu chińskiej jogi oddech jest najważniejszy. Jest on widziany jako taki specyficzny pomost pomiędzy ciałem, umysłem a duchem, i w tej praktyce jest to oczywiście uważane za praktykę duchową, mówi się z kolei o energii ci. Czyli to jest ta energia życiowa z powietrza. Widzimy tutaj dosyć mocne powiązanie do prany, którą mamy u Patanjalego. czy w ogóle po prostu wiodze. I to jest o tyle ciekawe, jak to słowo w ogóle wygląda czyli ten ideogram chiński chiński znak na to słowo to jest połączenie dwóch znaków braku i ognia. Czyli to ci, czyli ta energia to jest brak ognia. A więc chodzi o spokój, który jest niesiony przez oddech. Chińczycy widzą to ci jako energię, która płynie przez sieć meridianów, a więc niweluje blokady w naszym ciele. Jest to narzędzie, które przez wieki było używane przez chińskich nauczycieli i mistrzów w różnych celach. Oni już wtedy wiedzieli, że oddech oczywiście jest odpowiedzialny za emocje, ale pewnie nie znali zależności układu nerwowego i jego połączenia z oddechem, aczkolwiek już wtedy w chińskich tekstach medycyny chińskiej Pisano o tym, że oddech oczywiście poza wpływem na płuca reguluje również ciśnienie krwi, metabolizm, libido, emocje, nawet z poziomu strachu, wydzielanie hormonów, pamięć, wygląd, pracę mięśni, podatność na choroby, regenerację, a nawet jakość podejmowanych decyzji. A więc wszystko w tej chińskiej jodze Kaimen było zależne od oddechu. Tak jest również w filozofii taoistycznej, czyli w takiej typowej filozofii przyrody, w którą Chińczycy oczywiście nadal bardzo namiętnie wierzą. A więc nadal, jeżeli ktoś się na przykład uważa za taoistę, to też będzie tak myślał. Jakby ta tradycja jest bardzo żywa we współczesnych Chinach. Rozumiem, ale poza Chinami, czy to znaczy potrafisz powiedzieć, czym jest na przykład taki oddech? Nie wiem, we współczesnej jodze. Już nie tylko mm -hmm. ograniczonej do Chin, tylko no, tak. takiej, o jakiej wspominamy. Oczywiście, we współczesnej jodze jakby ta pranayama, czyli to, co widzimy u Patanżalego, ale to, co widzimy też w innych tekstach jogicznych, jest bardzo ważnym aspektem praktyki jogi. I z punktu widzenia definicji bardzo często mówi się o tym, że to są albo techniki oddechowe, albo kontrola oddechu, ale to zależy, jak na to słowo popatrzymy etymologicznie. Bo jeżeli powiemy, Prana, yama, to rzeczywiście będzie to kontrola oddechu. Przypominam, to jest dalej sanskryt. Ale jeżeli powiemy pran, a yama, to już wtedy będzie to ekspansja oddechu. Więc my tak naprawdę dzisiaj możemy się głowić, o co tym joginom z Indii starożytnych, czy nawet Patanżanemu chodziło. Czy tylko o kontrolę, czy raczej o ekspansję? No i już coraz bardziej jednak skłaniamy się ku temu, żeby wybrać to. Pran ayama, czyli ekspansja oddechu, czyli wszystko to, co oddech jest w stanie w naszym ciele i w umyśle zrobić. Już nie tylko kontrola i techniki oddechowe, to jest troszeczkę więcej niż, niż ten aspekt. No i do tego dochodzi takie przekonanie, że o tyle, o ile fizycznym przejawem tej prany, czyli tej energii jest oddech, to oddech jest fizyczną częścią myślenia. Myślenie jest psychologiczną częścią oddychania, a więc oddech i myślenie są ściśle ze sobą powiązane. Dlatego w celu uspokojenia naszych myśli, należy uspokoić oddech, żeby ten umysł mógł wejść w stan medytacji. No to teraz na chwilę wstrzymałem oddech z powodu natłoku yy, myślenia. Poniekąd. Ale to też dobrze, bo jak wstrzymujesz oddech, to już jesteś bardzo blisko prana jamy. No ja tu się powoli przekonuję, że ja w wielu rzeczy jestem bardzo blisko, ale nigdy żadnej nie osiągam. To mnie trochę uspokaja, bo tak bym się trochę zdziwił, gdybym nagle się okazało, że. No ale no zobacz, praktykujesz zabazywany. jamy, nie jamy, praktykujesz okay. asany jak dżinista, teraz okay, jeszcze wstrzymujesz taki... oddech i dokładnie o to chodzi. Nawet można by powiedzieć, że taka rada, którą bardzo często komuś dajemy, że weź głęboki oddech, to nie jest do końca dobra rada. O wiele cenniejszą radą byłoby właśnie wstrzymaj oddech. Chyba, że to, że mówimy o głębokim oddechu, pochodzi naprawdę z dolnych partii płuc i podbrzusza, bo gdy oddychamy głęboko tamtymi częściami ciała, to OK, ale jeśli tylko klatką piersiową to w, w zasadzie nic nam to nie daje. Bo to nie jest tak, że nam brakuje powietrza, tylko chcemy oddychać wolniej, lżej. Wręcz tak, żeby włoski w nosie się nie poruszały. No to można oddychać ustami wtedy. Oj nie, nie, nie. Nie oddychamy ja ustami. Najgorsze, damy, no najgorsze, no właśnie, co może no, o być. A o tym nie mówiłaś właśnie, A, będzie. A to będzie. Na dzień dobry. Aha, dobrze, no to <laughs> Spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. Więc zobacz, z jednej strony mamy to powiązanie, że chcemy oddychać mniej, po to, żeby też myśleć mniej, żeby nie być głodnym powietrza, a więc, żeby nie być głodnym temu, tym wszystkim myślom, które się w naszym umyśle kłębią. A więc, tak naprawdę, jogin dąży do takiego stanu, w którym w pewnym momencie swojej praktyki już nie będzie musiał praktykować tego wstrzymywania oddechu. Tylko to wstrzymywanie oddechu będzie się wydarzało naturalnie, a to jest bardzo trudne. Znaczy, ja naturalnie rzeczywiście mało myślę, ale nie wiedziałem, że to jest jakoś bardzo powiązane z tym, w jaki sposób oddycham. Ale można chyba mało myśleć i oddychać gęsto i często. No, wszystko można tak naprawdę. Tylko, tylko... po co? No właśnie, no albo właśnie. w jakim celu? Dobra, oddychać mamy wolniej, myśleć wolniej. Co jeszcze mamy do zrobienia w tym zakresie? W zakresie oddechu, czy w zakresie, tak, tak. oddechu? Okay. No w zasadzie, jeżeli chodzi o takie stricte techniki oddechowe, których na przykład możemy się uczyć, żeby ten oddech kontrolować, czy żeby on nam służył, możemy myśleć i to jest takie bardziej już zachodnie myślenie, że mamy takie techniki, które odpowiadają, na przykład, piciu whisky, kawy lub wody, ale nie dosłownie. Więc mamy takie techniki oddechowe, które powinny w naszym życiu być jak woda, czyli powinniśmy je stosować często i gdzieś tam one powinny być obecne, co dnia, w dużych ilościach. I to jest taki spokojny oddech, koncentracja na tym, żeby również oddech wstrzymywać, zarówno po wdechu, jak i wydechu. Kawa? Wtedy, kiedy potrzebujemy pobudzenia, a więc mamy takie techniki wiodze, które nas mocno pobudzają. I tu już od razu nadmienię, że nie chodzi o hiperwentylację, tylko o takie techniki oddechowe, które troszeczkę wkraczają w szybszy oddech, właśnie po to, żeby nas chwilowo pobudzić. Ale to nie są techniki, których powinniśmy używać na co dzień, tylko wtedy, kiedy takiego pobudzenia naprawdę potrzebujemy. No i jeszcze techniki z kompletnie drugiego spektrum. Takie techniki, które moglibyśmy przyrównać do whisky, która nas usypia i po prostu sprawia, że się kompletnie rozluźniamy i w zasadzie wchodzimy już w prawie w stan snu. To teraz dowiedziałem się, że whisky usypia. To jest takie porównanie, które Lucas Rockwood zastosował, kiedy mówił o tym właśnie, jak techniki jogiczne, oddechowe można by podzielić ze względu na cele. Więc może jego whisky usypia ciebie, niekoniecznie. Prawdopodobnie pija jej zbyt wiele i dlatego go usypia. <gry> Można coś powiedzieć na ten temat, w jaki sposób? Delikwent może korzystać z tych Oczywiście. wskazówek. Oczywiście, tych technik oddechowych jest cała masa, i w zasadzie, jeżeli byśmy chcieli zrobić na przykład odcinek o 10 z nich, to nie ma problemu. O 20, o 30, 40 również z tym zastrzeżeniem, że wydaje mi się, że powinniśmy może najpierw przejść przez pewne aspekty anatomiczne. Które będą nam potrzebne do tego, żebyśmy w ogóle wiedzieli, albo inaczej oduczyli się złych nawyków związanych z oddychaniem, zanim przejdziemy do tego, jak należy prawidłowo oddychać. Czyli najpierw musimy się oduczyć tego, co już umiemy źle, żeby się nauczyć tego, co umiemy dobrze. No dobrze, ale ja się chciałem zapytać o to miejsce, takie, w którym już żeśmy się oduczyli, ale jeszcze się nie nauczyliśmy nowego. Czy możemy się udusić w tym momencie? No, mam nadzieję, że nie. Z, z generalnie stosując jakąkolwiek technikę oddechową, jeżeli czujemy, że nam się robi nieprzyjemnie, że czujemy jakieś gwiazdki w głowie, czy jakieś nudności, zawroty głowy, a to się może zdarzać, szczególnie na początku naszej przygody z tymi technikami oddechowymi, bo to troszeczkę działa na zasadzie takie jak na przykład detoks jedzeniowy, czyli jeżeli całe życie jemy, na przykład w cudzysłowie oczywiście jedzenie śmieciowe i nagle Zmieniamy dietę i jemy zdrowo, to będziemy się przez chwilkę czuć fatalnie, bo te wszystkie toksyny muszą z nas wyjść, będziemy się czuli źle, nieprzyjemnie, niewygodnie i dopiero kiedy to nasze ciało się oczyści, my jesteśmy w stanie poczuć jakieś korzyści z tego, że zmieniliśmy dietę. Bardzo często na początku naszej, że tak powiem, przygody z oddychaniem zdarza się coś bardzo podobnego: czyli jednak jest nam nieprzyjemnie, jest nam niewygodnie, bo jeżeli my całe życie oddychamy tylko obojczykowo, czy na przykład tylko klatką piersiową i schodzimy niżej, uczymy się oddychania przeponowego, a nawet jeszcze niżej oddychania podbrzusznego, no to będzie to dla nas niewygodne. Bardzo często będzie się to właśnie wiązało z takimi symptomami, nawet zbliżonymi do zawrotów głowy. Dlatego z tymi technikami należy jakby. Należy poruszać się w nich dosyć bezpiecznie i jednak polecałabym być może z taką kontrolą ze strony nauczyciela czy instruktora. Oczywiście online też można, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na to, jak się w tych technikach czujemy. Ale zanim do nich przejdziemy, należy się dowiedzieć, jak używać nosa, ust, a w zasadzie jak nie używać ust, jak używać gardła, klatki piersiowej przepony, płuc i podbrzusza. A to już jest o wiele dłuższa droga. Ale dobrą wiadomością dla nas jest to, że w zasadzie wdechy mogą się odbywać tylko i wyłącznie jako rezultat aktywności mięśniowej. To są dla nas dobre wieści, bo to znaczy, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć. A wydechy już nie? wydechy dokonują się intuicyjnie naturalnie wiodze oczywiście są też takie techniki w których wydechy również odbywają się świadomie ale do wydechów my nie potrzebujemy angażowania mięśni one się wtedy rozluźniają my wszystko wtedy puszczamy ale żeby jednak wziąć wdech coś musimy zaangażować dobrze no to ja się teraz zapytam o coś takiego czy Istnieje coś w stylu, nie wiem, rodzajów oddychania. No tak, oczywiście. I przede wszystkim ten pierwszy rodzaj oddychania, czyli taki obojczykowy, to jest ten, do którego jesteśmy mocno przyzwyczajeni. I, to I to on, są... jest zły, on jest zły, powiedziałaś przed chwilą, taki niedobry. Tak, troszkę. tak, zgadza się. Bardzo on niedobry. nie daje. Czuję, że ja tak oddycham. <laughs> no może niekoniecznie, może zaraz się okaże, że jednak nie jest tak źle. W tym rodzaju oddychania to jest takie najbardziej, że tak powiem, oddychanie XXI wieku. Czyli mamy mocniejsze wdychanie, które spina mięśnie szyi. Dodatkowo, niestety, im grubsza szyja, tym węższe drogi oddechowe, ale do tej zależności też sobie za niedługo przejdziemy. To jest takie oddychanie, w którym czasami nawet nie schodzimy do pozycji klatki piersiowej, a więc oddychamy tak naprawdę bardzo płytko, nie wykorzystując w zasadzie naszych płuc ani nawet w połowie, ani nawet w jednej czwartej. Czyli tak, płuca być może nawet nie są świadomie, że uczestniczą wtedy w oddychaniu. To znaczy, one na pewno uczestniczą, ale nie w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. No bo jednak ta wymiana dokonuje się w płucach. Ale na pewno życzymy sobie tego, żeby jednak iść troszeczkę niżej. Dobrze, czyli y, oddychaniu obojczykowemu mówimy stanowczo nie. Tak, zgadza się. Y, a z jakim jesteśmy za pan brat? Jesteśmy za pan brat z oddychaniem przeponowym, również nazywanym środkowym lub... Y, torem brzuszno-przeponowym oraz oddychaniem głębokim stymulującym podbrzusze. Czyli w tym pierwszym, które teraz wspomniałam, używamy środkowych partii płuc, używamy przepony i mięśni międzyżebrowych. Wtedy jesteśmy w stanie już wejść troszeczkę głębiej w nasze płuca, a więc no jakby ten cały proces dokonuje się bardziej efektownie. Ale jeżeli jesteśmy w stanie stymulować nasze podbrzusze, czyli dolne płuca, dolne żebra, to już oddychamy w taki sposób, który bardzo mocno wspiera nasze, nasz układ nerwowy. W zasadzie można by powiedzieć, że to, że my oddychamy tymi dolnymi płucami, dochodzi do czegoś, co się nazywa relaksem oddechowym. I James Nestor w swojej książce Oddech pisze o tym, że ten relaks oddechowy był czymś, co uczyniło nas ludźmi. Bo tylko my jesteśmy w stanie w sposób świadomy kontrolować swój oddech i oddechem wpływać na nasz układ nerwowy, a więc na nasze emocje, a więc również na nasze decyzje i interakcje ze światem zewnętrznym. Och, czyli jesteśmy człowiekiem myślącym dzięki oddychaniu pod brzuszem tak, i dolnymi płucami. Tak, Dokładnie. A coś, co jest z morą XXI wieku, to jest wciągnięty brzuch. Dlaczego? Mhm. Ponieważ jest to przekleństwem dla naszego oddechu. Jeżeli my wciągamy brzuch, to wówczas robimy coś, co się nazywa oddychaniem paradoksalnym. To jest troszeczkę tak, jakbyś sobie wyobraził, że yy, jesteś po całym dniu zmęczony i idziesz w końcu pod ten prysznic, który yy, tak już miałeś na niego ochotę przez cały dzień, i odkręcasz wodę i czekasz na to, aż taka ciepła, przyjemna woda poleje się na ciebie, a tu nagle jest zimna woda. Co robisz? Tak, głęboki wdech i wciągasz brzuch. I to jest właśnie oddychanie paradoksalne. I ono bardzo często nam się wydarza na co dzień, wiele razy, czy to w korku, czy kiedy jesteśmy w jakiejś kłótni, czy w stresie. I to oddychanie paradoksalne stymuluje nasz układ nerwowy na ciągłą walkę, a my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Czyli nie tylko kiedy my świadomie wciągamy brzuch, bo na przykład ktoś nam robi zdjęcie z profilu, oddychamy paradoksalnie, ale w każdej sytuacji stresowej. I my jesteśmy już tak przyzwyczajeni do tego stresu w naszym życiu, że w zasadzie nawet nie czujemy efektów tego oddychania paradoksalnego na naszym ciele, i bardzo często potrzebujemy nawet godzinę, żeby się uspokoić oddechowo. Czyli my dalej przez tą godzinę jesteśmy w takim stanie lekkiego oddychania paradoksalnego, zanim nasz układ nerwowy w końcu wróci do porządku. I to jest twoim zdaniem y, wymysłu XXI wieku? To nie jest wymysł, to jest zmora XXI zmora, wieku, która się wiąże z naszym tej... tak, stylem życia ze stresem i z, w zasadzie z takim ciągłym stresem. Stresem z każdej strony, z tymi bodźcami, a wręcz z przebodźcowaniem. Ale zwróćmy uwagę, że to się nie wydarza wtedy, kiedy my na przykład mamy taki typowy stres, bo na przykład coś nam zagraża, czy boimy się, że stracimy pracę, ale często na przykład filmy, które oglądamy, czy jak coś czytamy, to też nasz układ nerwowy na to reaguje. No bo jak ja zacznę oglądać horror, to co chwilę będę oddychać paradoksalnie dlatego nie, nie oglądam horrorów. Zamilkłeś, bo myślisz, ile ja horrorów oglądałeś? No, ja teraz też rzadko oglądam horrory, ale nie wiedziałem, że wtedy oddycham paradoksalnie. Paradoksalnie nie miałem o tym zielonego pojęcia. Ale przeczuwałem, że to jest szkodliwe. Muszę yy, yy, pomyśleć jeszcze przez tydzień nad tym zagadnieniem, żeby je dokładnie zrozumieć. No, ale ale to, to dobrze się składa przecież... dobrze się składa, bo sobie na przykład jakiś kolejny odcinek o oddechu zrobimy za jakiś czas, żeby też Państwu dać przerwę z tym oddechem i wrócimy sobie do jakichś innych aspektów za jakiś czas, żebyś mógł sobie poddychać i się zastanowić. Ja nie mówię, że oczywiście kończymy dzisiaj o oddechu, ale będziemy na pewno kontynuować, mam nadzieję. No dobrze, a to pozostawmy to, bo to jest stresujące dosyć. Właśnie teraz jestem stresujący, czuję, że paradoksalnie zacząłem oddychać. Ale że paradoksalnie zacząłeś oddychać nieparadoksalnie, no czy paradoksalnie, że zacząłeś oddychać paradoksalnie? Że myślałem, że to mi pomoże, a tutaj widzę... A paradoksalnie nie pomogło. Paradoksalnie jestem zestresowany teraz tym, a nie oglądam horroru. Dobrze, no to może na bardziej takie... Bezpieczne poletko Powiedziałaś o tym, że oddychamy W te trzy sposoby Płytkie, środkowe, głębokie Używając do tego Poszczególnych jakichś części anatomicznych Ciała To może pogadamy Albo ty powiesz coś, bo ja nic nie powiem Ale mogę posłuchać na temat tego Co i kiedy I dlaczego jest angażowane W naszym organizmie podczas oddychania To myślę, że w dzisiejszym odcinku Skupimy się na górze bo jakbyśmy chcieli wszystkie omówić, to by nam czasu a nie czy zdarczyło. mówimy o tym obojczyku? <laughs> nie, jeszcze wyżej. A jeszcze wyżej? Jeszcze a, wyżej. a tu się okazuje, że, i, że też wyżej jakieś części ciała biorą udział w oddechu. No, na przykład nos. A ja tak trochę przeczuwałem. A widzisz? <laughs> no i te nieszczęsne usta. Ale no, nieszczęsne. Tak, sobie powiemy, dlaczego nieszczęsne. No nieszczęsne, bo jak jest mróz i się oddycha ustami, to naprawdę jest tak nieprzyjemnie. Nie, to tylko coś... jak jest mróz, nie powinniśmy ja oddychać. Byłem, Usta tak. są od jedzenia i od całowania, nie od oddychania. No tak, tak, ale ja podałem to jako przykład. Dobrze. To co, zaczynamy od no, nosa? No to dajemy, niech ten nos będzie. No nos jest cudowny. To jest cudowny, skomplikowany narząd. A może sobie zrobimy test na y, drożność nozdrza. że co Ja się bałem tego, nie. <laughs> zróbmy, zróbmy. Albo dobrze, to ty nie rób, państwo niech zrobią. Tak. Nasz test nazywa się Ja testem... namawiam bardzo szczególnie, szczególnie namawiam <laughs> Szczególnie nazwa ci się spodoba. To jest test kotla. Nie mylić z kotletem. Test kotla. Tak. Dlaczego się tak nazywa? Bo pan, który ten test wymyślił, nazywał się Kotl. Nie, Aha. kotlet. No, no nie, ja, ja nie miałem zamiaru go od kotletów wyzywać. <laughs> no dobrze, dobrze to Więc powiedzmy, jaki e... to był? jest test. Przykładamy sobie palce wskazujące po bokach nozdrzy. Państwo teraz to zrobią ze mną, tak? I odciągamy policzki na boki. No to już I teraz... so, samo to jest dla mnie niejasne, w jaki sposób w no, taki. Próbować. A ty to pokazujesz, ale jak to Państwu wytłumaczy? No, przykładamy palce wskazujące do boku w nozdrzy mhm. i odciągamy policzki na a, boki. tymi do... samymi palcami, żebyście tymi samymi państwo widzieli, bo ja sądziłem, że dwie ręce biorą udział w jednym, a dwie pozostałe w drugim. I sobie zorientowałem się, że nie mamy tylu. Ile ty masz rąk? No nie no, normalnie mam tam... Dwie. No dwie, Dobry. znaczy jedną parę. Dobrze, jedną parę. To wszystko Dobrze. się zgadza. Wszystko Dobrze, zgadzam. i teraz tak. Odciągamy. Jeżeli mamy te nasze palce wskazujące po bokach nozdrza, odciągamy policzki na boki, i jeżeli hmm. czujemy, że w takim y, ułożeniu jest nam łatwiej oddychać niż bez tego odciągnięcia nozdrza do boków, to prawdopodobnie oznacza, że nasze nozdrza są za małe lub za wąskie. Ponieważ odciągając je do boku, jeśli mamy więcej miejsca, I to znaczy, że normalnie, nie robiąc tego, mamy jednak utrudnione oddychanie. A. To właśnie jest test kotla, więc można to sprawdzić sobie bardzo łatwo. Niestety tutaj większość osób może mieć rzeczywiście ułatwione oddychanie przy tym teście. Badania dowodzą również, że większość ludzi cierpi na skrzywienie przegrody nosowej. To jest wtedy, kiedy kość i chrząstka rozdzielające przewody nosowe nie znajdują się po środku jamy nosowej, a więc już wtedy znowu mamy kolejny problem w naszym nosie. Nie mamy go w nosie, tylko mamy go w nosie, który może być związany z oddychaniem. No i to nie dotyczy tylko bokserów, nie. żeby to było jasne. Oczywiście. Mm -hmm. Dobrze, to mówimy o tym nosie. Ty już powiedziałaś, że bardzo źle jest oddychać ustami. Ja twierdzę, że bardziej jeszcze zimą, ale nie tylko. <gry> Ale co jeszcze przemawia za tym, żeby no, używać tego nosa do oddychania? Ha, cały, Dlaczego właściwie? Cały, cały szereg powodów. Oprócz cała tego, masa. że się mniej odczuwa zimno w, noś, w zimę właśnie. No więc bardzo dużo jest powodów. Przede wszystkim oddychając przez usta tracimy za dużo i za szybko dwutlenek węgla. Co pewnie czujemy, jeśli kiedyś muchaliśmy ba balony. Bo doprowadziliśmy się do hiperwentylacji. Ba, tak? proszę państwa, ja nie wiedziałem, że on jest nam potrzebny. A o, oczywiście, właśnie to też jest taki trochę mit, że my chcemy cały dwutlenek węgla wywalić, nie? Absolutnie. No ja się staram jak mogę zawsze. I no to jakbyś się tak hiperwentylował, to, to byś jeszcze, to byś raczej za długo nie pożył. Bo potrzebujemy równowagi w tym elemencie. Więc nie chcemy się hiperwentylować, bo nie chcemy całe życie żyć tak, jakbyśmy non stop dmuchali balony. Drugi powód, oddychając przez nos, powietrze jest również ocieplone. To prawda. Tak, chyba że chcemy się schłodzić. Wtedy jogini dają nam techniki oddechowe przez usta, ale tu zastanawiamy się nad celem tej techniki. Badania dowodzą, że wola ma ogromne znaczenie w tym, jak nasz oddech będzie na nas wpływał, bo o ile coś się wydarza bez naszej woli, bez naszej świadomości, czyli właśnie w stresie, będzie nam mocno nie służyć, a jeżeli my celowo będziemy oddychać przez usta, właśnie na przykład w lato, kiedy jest nam gorąco, kiedy chcemy się schłodzić, to jak najbardziej jest to zalecane, ale przez krótki czas, Czas. Więc tutaj cel jest kluczem. W nosie mamy również włoski, o których już wspomniałam więc w zasadzie taki prawdziwy jogin chce oddychać tak powoli i tak jednostajnie i miarowo, żeby te włoski w nosie się nie poruszały ale one mają za zadanie oczyszczanie powietrza. Włosków, mam nadzieję, w ustach nikt nie ma chyba że oglądamy horrory to tam mogą mieć. Tak? A, powiedziałaś w ustach, dobrze, zacząłem <laughs> zastanawiać się. Kolejny powód jest taki, że przesył tlenu do krwi przez nos jest bardziej efektywny niż przez usta. Oddychanie przez usta samo w sobie może również powodować zatykanie nosa, właśnie ze względu na tą utratę ciepła. Przez usta również za szybko opróżniamy płuca. To jest coś takiego troszeczkę, jakbyśmy wywoływali efekt lawiny naszym oddechem. Lubimy jak śnieg pada, ale jednak nie lubimy lawiny. Wydech przez nos to również otwarte drogi oddechowe i praca mięśni, brzucha i przepony. Możemy sobie przeprowadzić taki eksperyment głębokiego wdechu i wydechu przez nos w siedzeniu, versus przez usta. Również oddychamy głęboko przez usta i obserwujemy, jak w tym momencie zachowuje się nasza przepona i barki, i jak to wpływa na naszą postawę. Gwarantuję, że oddychając głęboko w siedzeniu przez nos, nasza postawa naturalnie będzie odrobinę lepsza. Kolejnym powodem jest tlenek azotu. On się wytwarza tylko w nosie. On jest niezbędny do tego, żeby rozszerzyć nasze naczynia krwionośne, a więc, żeby przygotować całe nasze ciało na, na ten oddech. Usprawnia przepływ krwi oraz przeciwdziała infekcjom. No i co? Myślisz, że mamy trochę tych powodów do oddychania przez nos? No, no trochę jest. To są powody, ale jest też jeden dowód na to, że należy oddychać przez nos. Jaki dowód? Jak jesteśmy chorzy, to nie potrafimy tego zrobić. No właśnie. Mamy mm. katar i oddychamy przez usta. Mm -hmm. Jest taka jedna technika, która troszeczkę pomaga odtykać nos. To jest taka technika, w której, jeżeli już wiemy, że mamy zatkany nos, to bierzemy normalny wdech i wydech, po wydechu zatykamy nos, czyli jesteśmy na bezdechu, i kręcimy głową, ruszamy się, szalejemy, podskakujemy, czyli dodajemy jakiś ruch, i puszczamy, kiedy poczujemy głód powietrza. Jeżeli dalej nie jesteśmy w stanie wziąć wdechu przez nos, to bierzemy taki spokojny wdech przez usta i próbujemy jeszcze raz. I być może tak po pięciu razach, takiego po wydechu zatykania nosa i ruszania się szybko, energicznie, ten nos jest w stanie się odetkać. Ja to czasami stosowałam i naprawdę pomagało. Ja myślałem, że tą techniką będzie wysmarkanie nosa w chusteczkę, ale widzę, że. Są <laughs> ale mówię o takim zatkaniu nosa, które nie jest związane z, z tym, że trzeba go wysmarkać. No okej, okay. dobrze. Mhm. Mamy nos, który jest naszym błogosławionym narządem, między innymi. Tak, narządami. pięknie powiedziane. Mamy usta, które, o ile chcemy się ochłodzić, no to przez chwilkę możemy oddychać. Jak również. No wówczas kiedy mamy katar i nie mamy innego wyjścia. No i czasami też dla takiego resetu, dla układu nerwowego, tak? Czyli jakby taka ulga. No to też jakby nic tragicznego się nie wydarza, Ale tak, niech to no, będzie nie wydech, co nie? Nie ma przesadzać, oczywiście. prawda? Oczywiście. No to mamy coś jeszcze w no, tej części. Oczywiście, jesteśmy cały czas Oczy. przy burze. <laughs> oczywiście. A, oczywiście dobrze. <laughs> no to y, okazuje się również, że nawet połowa ludzi może cierpieć na przewlekły stan zapalny małżowin nosowych. I jest to no, jakby taki stan, który oczywiście jakby nasze natoki, zatoki są nabrzmiałe, a więc jest nam ciężko oddychać przez nos. Wiele, wielu ludzi również cierpi na bezdech rapanie, na astmę, na ADHD i okazuje się, że bardzo często jest tutaj związek właśnie z przeszkodą w jamie ustnej. Jeżeli już jesteśmy w tej jamie ustnej, Warto także wspomnieć o języku i o tym, jak w zasadzie nasz język również ogranicza nasze oddychanie. Ponieważ jeżeli nachodzi on na zęby trzonowe lub na bokach języka odbija się taka falbanka od zębów, oznacza to, że nasz język jest po prostu za duży i szczególnie w nocy może nam przeszkadzać w oddychaniu. I tutaj pytanie do Ciebie i do Państwa: czy czasami budziłeś się w nocy i zwracałeś uwagę na to, że oddychasz przez usta? Nie przypominam sobie. No to bardzo dobrze. No bardzo dobrze, ponieważ bardzo często właśnie w nocy mamy tendencję do tego, że jeżeli jednak jest jakaś blokada ze strony jamy ustnej, za małych dróg oddechowych, to będziemy całą noc często oddychać przez usta. Dalej mamy języczek podniebienny. To jest taki mięsisty dzyndzel, który widzisz, kiedy otworzysz usta. Powinnie, powinniśmy go całego widzieć. I tutaj znowu mamy taki test, a w zasadzie taką skalę pozycji. Pana, który się nazywał Friedman, on to wymyślił, że mm, wtedy, to kiedy... nie jest ten polski kabareciarz taki, nie, to jest nie. ktoś dobrze. inny. No. <laughs> że o tyle, e, o ile ten języczek podniebienny jesteśmy w stanie widzieć, e, no to super. Ale im niżej on wisi nad gardłem, tym większe ryzyko nieprawidłowego przepływu powietrza. Jedziemy niżej? No. No to no. szyja. Oj, szyja, szyja. Co z tą szyją? Wspomniałeś, że źle jest, jeżeli jest yy, yy, grubsza, że tak powiem. Tak. Yy, no, a to nie tylko szyi dotyczy. Yy, <gry> Ale co z tą szyją, właśnie? No co tak, z tą no dobrze mówisz. Im grubsza, tym węższe drogi oddechowe. Czyli tak naprawdę tutaj też możemy sobie przeprowadzić eksperyment, możemy sobie zmierzyć obwód naszej szyi. I o ile u mężczyzn ten obwód wynosi ponad 43 cm, to znaczy, że ta szyja będzie za duża i będzie blokowała nasze drogi oddechowe, u kobiet jest to 40 cm, i już to może powodować problemy. Ale nie dotyczy to tylko nadwagi. Która w sposób oczywisty ten obwód zwiększa, ale dotyczy to również mięśni szyi. A więc osoby, które na przykład podnoszą ciężary, mają rozbudowane mięśnie wokół szyi, również będą się borykać z tym samym problemem. No dobrze, ale nie ma to w związku z tym, nie wiem, jak duży jest ten człowiek, mówię o wzroście na przykład. Generalnie no, 43, i do widzenia. Tak, no bo niestety tego, co mamy w jamie ustnej, no chyba, że mamy jakoś szczególnie wielką głowę, ale to czasami jest no, tak, proprio... że mamy mamy większe ciała, mamy mięśnie, kulturyści i okay, tak dalej, ale oni nie mają nagle przesadnie trzy razy większej głowy niż normalnie. Okej, okej, okej. Ja też nie biorę pod uwagę tego, że mówimy o kulturystach. Ja mówię po prostu o dużych osobach, które są duże i wszystko mają większe głowę, szyję, więc to wtedy ich nie dotyczy. Tylko pytanie, o ile tą głowę mają naprawdę większą? Bo hmm. jeżeli jakoś niestandardowo, no to może, może tak, ale no przyjęło się jednak mówić o tym, że jest tam jakiś model typowej głowy kobiety i jakiś model typowej głowy mężczyzny. No i badania stwierdziły, że jeżeli to jest 43 u mężczyzn i 40 u kobiet, no to już jest to jakiś problem. No okej, okay. dobrze. No hmm? ja to przyjmuję nawet. Znaczy nie zgadzam się z tym, ale przyjmuję. <laughs> okej. Okay. No więc generalnie widzimy, że ta blokada leży w jamie ustnej i tutaj już nawet noworodki nie są na to odporne, ponieważ w zasadzie jesteśmy narażeni na zablokowany przepływ powietrza w tym momencie już nawet tak ewolucyjnie i kulturowo. Mamy po prostu problem z rozmiarem jamy ustnej, więc, no, jakby oczywiście możemy mówić o tych jakichś wyjątkowych ludziach, którzy już po urodzeniu mają wielkie głowy, ale oni się raczej gdzieś tam często w społeczeństwie nie zdarzają. I ten ewolucyjno-kulturowy problem jest związany z przetworzonym jedzeniem. Które spożywane zaledwie przez kilka pokoleń sprawiło, że w zasadzie mamy najgorszy układ oddechowy pośród wszystkich gatunków żyjących i to jest cytat, właśnie, cytat z Jamesa Nestora z książki Oddech. I jego badania. Na ten temat nie odbywały się w placówkach medycznych, żeby to potwierdzać, tylko w miejscach pochówku, gdzie miał dostęp do niezliczonej ilości czaszek, w których widział jak na przełomie w zasadzie dekad ta jama ustna nam się coraz bardziej kurczy im bliżej nas, a zęby coraz bardziej krzywią. Więc im więcej logiczne. gotowanego, tym gorzej dla naszego oddychania. Hmm. To jest pocieszające bo ja prawie nie jem rzeczy gotowanych. No to super. A wszyscy mi przez całe życie mówili, że to jest bardzo niewłaściwe. Dziękuję ci, Jamesie Nestorze. Za tą nadzieję. Tak. Państwo mieli tydzień temu jakąś nadzieję w innych sprawach, ja dzisiaj dostąpiłem. Ale niestety, hmm, odbierając niestety. nadzieję, sprawa pogarsza się wraz z wiekiem. A, dziękuję, dziękuję. Ale, dając nadzieję, problem częściej dotyczy kobiet. No, nie, tego nie trzeba dodawać, to tam nie jest taki problem. Ja się tak jakoś strasznie nie przejąłem. Jestem bądź co bądź bliżej tego miejsca, gdzie mógłby mnie teoretycznie James Nestor zbadać. No nie, no nie przesadzaj. No. Jeszcze musimy nagrać trochę tych podcastów. Ja jakoś ja mam silną wolę. Silną wolę to ja sobie poradzę. Mam nadzieję. Ale dlaczego z tym wiekiem? Bo, bo niby że co? Czy no bo... tak ogólnie, że. Nie, nie, znaczy no, no. ogólnie z wiekiem wszystko się chyba pogarsza. No, pogarsza. No, ale Może poza wiedzy to... nabytej, ale może też niekoniecznie, nie wiem. No, no nie e, jeżeli chodzi o działanie się, się naszego ciała. Po prostu więc... No tak. Jeżeli chodzi o, o działanie naszego ciała i, i, i oddechu generalnie, jest to związane z ubytkiem masy kostnej. No, kości zanikają, ciało opada, a więc objawy nasilają się z wiekiem. To jest też powód, dla którego bardzo często im jesteśmy starsi, tym na przykład więcej chrapiemy. E, oczywiście aktywność fizyczna, fizyczna i dieta mogą tutaj przyjść z pomocą, no ale jednak nie oszukujmy się, że jednak bardzo często z wiekiem, jak już mamy jakieś objawy, to one później już się tylko nasilają. Jeżeli chcemy sobie tutaj dać nadzieję, to tą nadzieję daje nam, dają nam nasze mięśnie żwaczy. Czyli im bardziej używamy... To są używamy... takie małe robaczki, które... <laughs> które żwą. I które tutaj szpą. konkurs. Co oznacza czasownik żwać? Jaż wam. Tyż wasz. Aż wasz. No to jest bardzo trudny. Trudny konkurs. W dodatku nie przewidujemy żadnych nagród. No ale coś dokładniej o tej, o tej mocy żwacza. Tak, no więc im bardziej używamy naszych żwaczy, tym lepiej dla naszego oddechu, ponieważ trenujemy sobie mięśnie w naszej jamie ustnej. Czyli możemy tutaj się wspomóc twardymi warzywami, orzechami. Jest taka guma turecka bardzo twarda. Guma I... turecka? Tak. Ona, albo, ona służy albo grecka, do ona się falim nazywa. L, opon. <głos》>, nie, proszę Państwa, nie jemy opon, żeby sobie polepszyć oddech, tylko właśnie używanie naszych żwaczy. Ale z drugiej strony, no jakby ciężko jest tutaj w tym wszystkim odnaleźć równowagę, ponieważ na przykład dentyści mówią, żeby jeżeli żujemy, to żeby nie żuć za bardzo intensywnie dłużej niż 10 minut, bo wtedy napinają się mięśnie wokół naszego stawu skroniowo-żuchwowego, a to z kolei wpływa na napięcia w mięśniach na miednicy. A więc bądź tu mądry. No to teraz co chcemy? Chcemy mieć spięte biodra? Chcemy mieć spiętą twarz? Czy chcemy oddychać lepiej? No to jest wszystko ciężkie. Ale przemysł produkujący gumy do rzucia wie o tej prostej prawdzie i dlatego gumy stosunkowo szybko tracą na smaku, co jest taką wskazówką, żeby je wypluć i nie rzuć. O, bardzo dobrze. Mhm. Niestety istnieją tacy przerażający ludzie którzy mając taką gumę już zużytą, dodają drugą dla smaku. O nie, strasznie. I wówczas to rzucie trwa i trwa i to jest bardzo szkodliwe. A propos gumy, jeszcze pozwolę sobie państwu przypomnieć. Żeby... Falim, turecka się Je... nazywała. <laughs> żeby absolutnie nie rzuć gumy, kiedy trenujemy lub praktykujemy jogę. I nieważne, czy to są asany, czy to są techniki oddechowe, czy to jest medytacja guma i yoga nie idą w parze. I pozdrawiam tutaj moją koleżankę, która dokładnie wie, że o niej mówię teraz. No to, ponieważ ja trochę się teatrem zajmuję, to powiem, że na próbach też nie lubię, jak inni żują gumę, bo się źle mówi wtedy. Tak upiekliśmy dwie pieczenie na jednym rożnie, że tak powiem. A więc czy możemy przynajmniej ten Wstęp oddechowy, jeżeli tak mogę określić, mm -hmm. uznać za dokonany. Tak, myślę, że tak, też, żeby nie przedłużać, żebyśmy mieli jeszcze przynajmniej troszeczkę materiału na jeszcze jeden albo nawet dwa odcinki o oddechu. Myślę, że w jednym możemy się skupić już stricte na technikach oddechowych. To może być bardzo eksperymentalny odcinek, w którym będziemy Państwa prosić o robienie różnych rzeczy. Ty będziesz prosić, ja się tak. o tego y, mówię temu stanowczo nie, ponieważ nie chcę, żebyście Państwo mieli pretensje, że ja Państwa w coś manewrowałem. Wszystko na mnie. Tak. Ale to nie za tydzień, bo za tydzień sobie nie powiemy tydzień. o czymś innym. A tak. Weź, o żeby, czym powiemy za tydzień? No żeby nie było cały czas o tym oddechu, to sobie zrobimy przerwę. Za tydzień sobie pójdziemy w kierunku jogi i medycyny chińskiej. O, a to jest coś jeszcze nowego. Tak. Medycyna chińska. W takim razie y, mówimy Państwu stanowcze, chociaż z wielkim żalem. To mówimy dobranoc lub też do widzenia. I żegnamy się słowami, a teraz idźcie i oddychajcie. I oddychajcie, powiedziała to Małgorzata Błońska. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.